moi drodzy, najgorzej wyglądający samolot tej aktualizacji. Kurde, jak to wygląda, ale powiem wam, że bardzo szybko się rozpędza. Chowa mu się pod wozie i wygląda na to, że chyba będziemy mogli nim wylądować na wodzie, bo ma taki do lądowania coś. Spróbujmy. Nazywa się Sea Breeze, Western Sea Breeze. Spróbujmy. Fajnie, możemy nim chyba lądować też na wodzie, bo ma takie po bokach jakby, nie wiem jak to nazwać. A dobra, spróbujmy. Ops. Okej. Okay. Nice. Czyli jest to taki wodolot. O nie. Gaśnie mi. Nie chcę tu zostać. Spróbujmy wystartować z wody. Ekstra. Czy mamy tu jakieś broń? Nie. To jest jakby taki normalny pasażerski, cywilny samolocik. Ale jest bardzo szybki. Bardzo szybko się rozpędza, jak już wystartujemy w powietrze. Nieźle. Nie możemy sobie nim wylądować także na lotnisku, jeśli ktoś chce. Nie ma problemu. I jaki jest zwrotny? No nie jest zbyt zwrotny chyba. Chociaż nie jest tak źle. Możemy nim robić sobie beczkę. Spójrzmy sobie. O, myszko mu trochę słabo jest. Ale lubię latać na myszce. Cyk. No i plusem wielkim jest to, że możemy sobie wszędzie wylądować. Na przykład na wodzie. No ale... Te wodne pojazdy w GTA jakoś nigdy nie były super popularne, co? Więc to lądowanie na wodzie to jest spoko. Chyba, że dodadzą później jakieś wojny na wodzie. W sensie będzie można mieć lotnisko, więc będzie można na nim lądować albo strzelać z niego czy coś. To by mogło być ciekawe. Spróbujmy wylądować na jakimś budynku. Nie wiem czemu, to zawsze jest jakby mój cel na odcinkach. Spróbujmy sobie może... Tu. Ops. No powiem wam, łatwo go przeciążyć. I kolejnym pojazdem, które sobie przetestujemy, będzie Tula. Tak on się nazywa. Udało mi się stąd jakoś wystartować. No trochę słabo. Krążyły plotki o tym samolocie, że będzie on miał możliwość startowania pionowego, że te skrzydła będą się jakoś tak obracać do góry. Że te w sumie to... Ups! Wow, mamy tu nawet działko z tyłu. Wygląda ono jak na jakieś mocniejsze. Spróbujmy rozwalić ten samochód, którym tutaj przejechałem. Więc okej, cyk. Później spróbujmy tym wylądować. Wygląda na to, znaczy wystartować. Wygląda na to, że będziemy mogli nim wylądować także na wodzie, bo ma taki specjalny kadłub do lądowania na wodzie. Spróbujemy. Myślę, że da radę bez problemu. Jak nacisnę, jak przytrzymam dłużej F, to mogę sobie Franklinem wsiąść tutaj na tyły i strzelać do przeciwników z tyłu, którzy będą mnie gonić samolotami, chociaż podejrzewam się, jak tutaj będzie lecieć z tyłu, to działko mi niewiele pomoże, chyba żeby było jakieś wybuchowe. Aha, w ogon sobie nie mogę strzelić, także bardzo fajnie. I teraz... Czy uda mi się tu wystartować tym na plaży, tym wielkim czymś? No właśnie, krążyły plotki, że on może tymi skrzydłami jakoś tam, czy te silniki ustawić do góry i pionowo startować, czy coś takiego. Swoją drogą siła nośna w tym samolocie chyba nie jest zbyt duża, bo zobaczcie, skrzydła są małe, ale aż 4 silniki w tak niewielkim... Znaczy, no w sumie jest to duży samolot, ale te skrzydła są jakieś takie... To skrzydło... Płat jest taki niewielki, nie? Okej, jest duży. Możemy pomieścić co najmniej 2 graczy, bo jeden może być strzelcem. No pewnie może i więcej wejdzie, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale jeśli ktoś chce, może schować pod wodzie i chyba wylądować sobie na wodzie. Znaczy, tak, bez problemu, kurde, nieźle. Wow. Robi to wrażenie, nieźle, takie wielkie coś. Możemy się skitrać, może być to też taka... No, szybka motorówka, nie? Którą możemy uciec i ktoś z tyłu może nam pomóc strzelać. O! Zobaczcie, tutaj mamy chyba jeszcze jakieś działko. Tak jest! Patrzcie, cyk! Mamy samolot... Kurczę, spory zasięg to ma! Spróbujmy go zastrzelić. Ej, naprawdę spory to zasięg ma to działko. Działko, strzelaj samolot. Oj, samolot... Chyba trafiłem pilota czy coś, bo... Samolot bezwładnie spada. I nie mamy tu nic innego, oprócz działka. Podejrzewam, że to będzie można też jakoś modyfikować w tym samolocie. Chyba zniszczyłem ten samolot. Możemy go zastrzelić i wziąć od niego jakieś
jakiś ładunek. Mówię tak na maksa w dół. Łoch! O kurcze, nie da się tym samolotem utopić nawet. Nieźle. Dobra, spróbujmy tak troszeczkę bardziej hardkorowo w dół. Uwaga, uwaga. I pyk. O shit. No dobra, teraz troszeczkę się zniszczył. Zobaczcie, że z tych silników zaczął lecieć czarny dym. To bardzo zły znak, podejrzewam. Więc lepiej nie lądujcie w ten sposób, ale jeśli ktoś ma problemy z lądowaniem w GTA 5 i nigdy nie potrafił lądować normalnie na płycie lotniska, no to teraz takie wodne samoloty mogą uratować, ale podejrzewam, że nie będą one zbyt często używane. Raczej są to takie dodatkowe gadżety, jak w Gunrunning mieliśmy na przykład przyczepkę przeciwlotniczą, powiedzmy. Użyjemy parę razy w misjach i na tym się skończy kariera tego pojazdu. Tak coś podejrzewam. Oh my god. Ej. Ogólnie fajny, nie? Tylko czy na pewno użyteczny, czy go potrzebujemy? Nie wiem. Wydaje mi się, że słabo trochę. No i bonusowo dzisiaj jeszcze sobie przetestujemy dodatkowy samolocik. Nazywa się Alfa Z1. I jest... mega zwrotny, z tego co widzę. Wow. Kurde, naprawdę. I zobaczcie, jak wygląda tu podwozie. Nie możemy... ojej. Nie możemy go mocniej schować, tego podwozia. Jest to bardzo malutki samolocik. Przypomina mi Luster, nie pamiętam, jakoś ten malutki samolocik, co się na lotniskach spawnuje czasami. Z tym, że ten jest taki bardziej nowoczesny jakby, do robienia stuntów albo czegoś takiego. Czy ma jakieś dodatkowe właściwości? A, naciskam B, strzelam, nie ma możliwości strzelania z niego może. Będzie można go później modyfikować czy coś, ale kurczę, już teraz jest bardzo zwrotny. Zwrotny i ciekawe, czy da się nim na przykład, nie wiem, wlecieć do jakiegoś tunelu? Spróbuję wlecieć może... tego jeszcze nie robiłem. Nie wiem, czy mi się tutaj uda wlecieć jakoś. Znaczy tam na dole, wiecie gdzie? O tam. No może to brzmi jak szaleństwo, bo tam jest jakaś lampa czy coś. Spróbuję zrobić to na padzie, ale kurczę, na padzie też jest mega zwrotny. Nie tylko na myszce, gdzie mam dużą czułość ustawioną, ale na padzie także. Dobra, spróbujmy tego. Ciężko, ciężko, ciężko. Musimy gdzieś tu. Shit. Co to było? Udało mi się wydostać prawie z tego. Mało brakowało. Mogłem może troszeczkę przepustnicę zmniejszyć czy coś, ale ciekawy samolocik. Zobaczcie, jak wygląda nim startowanie, więc mamy tu takie kółeczka, bardzo ich prawie nie widać, zobaczcie. Nie? I za każdym razem chyba mamy białego. Jest mega... fajnie wygląda w ogóle, podoba mi się, ale jest bardzo malutki, kurczę. Uch, jak szybko startuje, kurczę. Widzieliście prawie, że od razu, tylko rozpędził się silnik i już. What? Jak on szybko lata, jak on się szybko znosi. Teraz zobaczymy, czy tak szybko... O, 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 o. O, nie, tak nie. Kurczę, ale jest niezły. Do stuntowania w sam raz. Widzieliście, że udało mi się z tamtej opresji wydostać w miarę, chociaż rozbiłem się o budynek. Chociaż na padzie ja nie lubię za bardzo samolotami, wolę zdecydowanie na myszce i klawiaturze. Och, chyba wrócę zaraz do pada. Wow, jest mega szybki. Kurczę, świetny jest. Do takiej zabawy spróbujemy pod mostami gdzieś tu przelecieć. Cyk, bez problemu. Elegancko. Do góry nogami, kołami. Hop, jak szybko. I... aaa! No dobra, nie mam jeszcze takiej super wprawy, ale... jest świetny. Ło, co jest Franki? Aha, okej. Okay. Tak wygląda od spodu. Uciekamy od niego, bo zaraz wybuchnie. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.